obecnej chwili podejmujemy kolejne działania do ograniczenia wydatków na utrzymanie naszych obiektów. W związku z tym, jeżeli chodzi o okryte opływalnie, podjęliśmy decyzję o skróceniu funkcjonowania zespołu saun oraz jacuzzi. W weekendy będzie startował zespół saun od godziny 12, a nie jak do tej pory od godziny 8. Dni powszednie, standardowo od 15 do 22 zespół saun będzie czynny. Jest to podyktowane oczywiście wyższymi cenami energii elektrycznej, jak i małym zainteresowaniem korzystania przez klientów zespołu saun w tych godzinach weekendowych, rannych. Jeżeli chodzi o inne obiekty, no to podjęliśmy decyzję niewynajmowania lodowiska w tym sezonie. Duży koszt wynajęcia oraz koszty później utrzymania, energia elektryczna i woda zdecydowały o tym, że lodowisko spróbujemy postawić w tym sezonie w sposób naturalny, tak jak to było przed wieloma laty w zespole, w szkole numer 1 w podstawówce. Spróbujemy to wspólnymi siłami postawić, jeżeli oczywiście warunki pogodowe na to pozwolą, jeżeli będzie minusowa temperatura, no i oczywiście wcześniej spadnie śnieg. Rozmawiałem już z dyrektorem szkoły podstawowej numer 1, jest na to zgoda, także będziemy działać, jak tylko warunki pogodowe pozwolą. Jeżeli chodzi o inne obiekty, to na boisku wielofunkcyjnym do piłki nożnej też wprowadzimy jakby takie ograniczenia, jeżeli chodzi o oświetlenie, głównie przy treningach klubów. Definitywnie będzie to oświetlenie 50%, także to też przyniesie jakieś tam oszczędności w zakresie energii elektrycznej. Na obiekcie nad zalewem też staramy się dopalać więcej drewnem, z tego względu, że węgiel jest mało dostępny i są wysokie ceny węgla. Mamy duże zapasy drewna suchego, także tutaj też takie działania pozwolą zmniejszyć koszta utrzymania obiektu nad zalewem, hotelu. Mamy w tej chwili obłożenie, są wynajmy, noclegi, także musimy też utrzymywać ten obiekt. W kwestii dekoracji świątecznych będą ograniczone one w tym roku do minimum. Będziemy rozstawiać dekoracje w okresie od 20 grudnia do 10 stycznia i głównie w centrum miasta, jak również choinka stanie tylko jedna w tym roku, oczywiście przy parku. Chciałbym uspokoić klientów pływalni, bo są zapytania, czy zmniejszamy temperaturę wody, czy zmniejszamy temperaturę powietrza. Nic takiego nie ma miejsca z tego względu, że musimy utrzymać odpowiednie parametry. Parametry są zapewnione, także zapraszamy do korzystania z pływalni i z innych naszych obiektów.